Jest taki artysta z Dąbrowy Górniczej, który przyciąga większą publiczność niż Beyoncé. Na koncert Dawida Podsiadło na PGE Narodowym przyszło około 80 tysięcy ludzi, a na Beyoncé 53 tysiące. Show artysty, podobnie jak w Warszawie, na scenie 360 stopni będzie też można zobaczyć w Chorzowie. A dziś rozpoczęła się przedsprzedaż biletów. 22 czerwca przyszłego roku może stać się dniem, w którym artysta pobije kolejny rekord Stadionu Śląskiego. Fatima Orlińska. Plany na pobicie swojego rekordu ma również Stadion Śląski, który w związku z zapowiadanym i wyczekiwanym przez fanów koncertem Dawida Podsiadło przygotowuje się na rekordową liczbę uczestników. I o ile scena 360 stopni dla śląskiego obiektu to nie nowość, tak dotąd żaden z koncertów nie zgromadził tak licznej publiczności. W zeszłym roku na koncercie Dawida gościło 65 tysięcy osób. Szykujemy się na prawdziwy rekord. W związku z faktem, iż scena będzie umiejscowiona na środku płyty, w tak zwanym 360 stopniach, myślimy, że będziemy w stanie pobić rekord. Szacujemy około 85 tysięcy osób. W 2009 roku na podobnej scenie, umiejscowionej na środku płyty, wystąpił zespół U2. I choć do zapowiadanej trasy stadionowej artysty ze Zagłębia pozostał niespełna rok, Stadion Śląski już rusza z przygotowaniami. Jednym z najważniejszych elementów jest zabezpieczenie murawy. Uruchomiona w czwartek przedsprzedaż biletów pokazała skalę muzycznego wydarzenia i zainteresowanie koncertem, ponieważ dostępna w tym dniu pula biletów wyprzedała się w zaledwie kilkanaście minut. To była jakaś nowa jakość, jak on się pojawił 10 lat temu. To był pop, ale zupełnie inny od tego, co się działo wcześniej. Polska muzyka bardzo się zmieniła od tego czasu. Wszyscy być może zaczęli podsłuchiwać trochę patentów, które wymyślał Dawid Podsiadło ze swoimi producentami, co też jest bardzo ważne. Ale też te teksty, bo on pierwsze próby próbował jeszcze śpiewać po angielsku, ale zrozumiał, że aby odnieść sukces w Polsce, trzeba śpiewać dla polskiej publiczności, tak abyśmy wszyscy mogli to zrozumieć. I to mu się udaje. Co pokazały również przeciążone serwery niedługo po tym, jak oficjalnie ruszyła przedsprzedaż biletów. O tym, czy Stadion Śląski wypełni się po brzegi, będzie można przekonać się 22 czerwca przyszłego roku. Pula biletów będzie uzupełniana.